Mistrzostwa Świata w Wolongong czas rozpocząć. Już zostawmy te wszystkie kontrowersje. Daleko, niedaleko, Australia, nie Australia. Dobrze jest, mistrzostwa się rozpoczynają. Walka o tęcze będzie trwała przez najbliższy tydzień. Jak zwykle, wszystko rozpocznie się od jazdy indywidualnej na czas. Najpierw ruszą panie, a później na identyczną trasę Elita Panów. Ta trasa, ja wiem czy ona jest trudna. Ona nie jest jakoś bardzo trudna. Wprawdzie. To są dwie rundy, czyli dwa razy trzeba pokonać Mount Onsley, podjazd, który ma 700 metrów długości i 6,7 nachylenia. A więc to, no to nie jest taka łatwa trasa. Dla tych czasowców, którzy lubią płaskie trasy typu prosta, nawrót prosta, no to, to na pewno. Nie. No i na dodatek jeszcze jest sporo zakrętów, bo około 30 zakrętów w mamy na tej trasie, 312 metrów przewyższenia, eee, dwie rundy, jak powiedziałem, w sumie 34 km, 200 metrów. To jest dystans i dla elity kobiet, i dla... Elity mężczyzn. Jeśli chodzi o elitę kobiet, no to myślę, że tutaj trzeba zacząć od Holenderek, bo rzeczywiście Holenderki ostatnio w kolarstwie dominują, natomiast nie jest powiedziane, że tutaj sięgną po złoto, ale zacznijmy od nich. No więc zacznijmy od Ellen Van Dijk, bo to jest dwukrotna mistrzyni świata, to jest pięciokrotna mistrzyni Europy. Na mistrzostwach Europy wprawdzie przegrała. E, przegrała 6 sekund z Reuser. No, ale to jest zawodniczka, która e, niedawno, przecież w maju, ustanowiła rekord świata w jeździe godzinnej. Ellen van Dijk pojechała 49 km, 254 m na torze w Grenchen. Więc ona też przed, tym, e, przed tą próbą e, długo e, dopasowywała sylwetkę w tunelu aerodynamicznym. No, to może jej pomóc, chociaż jak mówię, przy tak technicznej trasie, przy tylu zakrętach, to nie ta sylwetka będzie najważniejsza. Tu trzeba będzie e, jednak mocy i też dobrej techniki. To na pewno. No i mamy jeszcze drugą z Holenderek, czyli Annemiek van Floyten, Zwyciężczynię trzech wielkich turów w tym sezonie. E, aktualna mistrzyni olimpijska. Zawodniczkę, którą stać na wszystko tak naprawdę. Dla niej ta trasa może być troszeczkę załatwa. No ale na ostatnich mistrzostwach Europy, i tutaj właśnie przechodzę już do zawodniczki innej narodowości, o prawie minutę Annemiek van Fleuten pokonała Szwajcarka Marlen Reuser. Reiser jest mistrzynią Europy, jest dwukrotną srebrną medalistką Mistrzostw Świata, jest srebrną medalistką Igrzysk Olimpijskich i to jest zawodniczka, która na pewno o to złoto z Holenderkami w Wolongong powalczy. Eee, kto jeszcze? No, mam jeszcze Amerykankę Christine Faulkner, mamy jeszcze Australijkę, no oczywiście na Australijkę tej wszyscy będą bardzo liczyć, czyli Grace Brown, zawodniczka, która wygrała igrzyska wspólnoty brytyjskiej w jeździe indywidualnej na czas, bo oczywiście cały czas o tych etapach czasowych mówię, która na igrzyskach w Tokio była czwarta, niedawno wygrała etap WLT, a więc jest, jest w gazie Grace Brown i no jeszcze przy tym dopingu swoich kibiców myślę, że naprawdę będzie groźna. Mamy jeszcze naszą zawodniczkę Agnieszka Skalniak-Sułkina. Skalniaksujka no w tym roku naprawdę świetne wyniki poza tym, że została mistrzynią Polski, z czego jest dumna wygrała prolog Lotto Belgium Tour, była pierwsza w czasówce na Królowej Anny Wazówny, wygrała prolog Giro Toscana była druga w prologu w czasówce na, na Gracja Orlowa, no ale na Mistrzostwach Europy była dziesiąta, i ja myślę, że w tej rywalizacji ze światową elitą, na razie to jest raczej miejsce, o którym może myśleć Agnieszka. Rozmowę z Agnieszką nagrałem tuż przed jej wylotem do Australii, możecie ją zobaczyć na, na moim kanale. Agnieszka nastawiona jest jak zwykle dobrze, chociaż oczywiście jest już trochę zmęczenia sezonem. 14 wygranych w tym sezonie, no i naprawdę kilka dobrych czasówek. I tak jak mówię, to dziesiąte miejsce na Mistrzostwach Europy. No, kto wie, kto wie, czy nie, nie zakręci się wokół e, podobnej pozycji w Wulongong. myślę, że to byłby bardzo dobry wynik. W czasówce zaprezentuje się także druga z reprezentantek naszego kraju, Marta Jaskulska brązowa medalistka ostatnich mistrzostw Polski. Jeśli chodzi o panów jak powiedziałem, trasa identyczna no i wydaje się, że tutaj też kolarz, który ogłosił, że w październiku 8 października w Grenchen będzie e, walczył o nowy rekord w jeździe godzinnej, czyli Filippo Ganna. Filippo Ganna może nie ma aż tak rewelacyjnego sezonu, no ale z 10 czasówek, e, w których startował, wygrał 6. Nie udało mu się wygrać etapu Tour de France. Na Mistrzostwach Europy był trzeci. No więc to nie jest rewelacyjny rok Filippo Poganny, ale myślę, że w Wolongong będzie przygotowany. Tym bardziej, jak mówię, przygotowuje się do y, tego bicia rekordu w jeździe godzinnej już 8 października, więc na pewno ta forma idzie w górę i na pewno już jest niezła. No i oczywiście nasuwa się tutaj drugi kolarz natychmiast, czyli zwycięzca Wuelty, Remco Evenepoel. Evenepoel w tym roku jeździ znowu fantastycznie. On już był brązowym medalistą w elicie w 2021 roku. E, w tym roku wygrał Cztery czasówki i na dodatek Remco Evenepoel może być najmłodszym kolarzem w historii, który sięgnie po tytuł Mistrza Świata. No, myślę, że miałby wielką ochotę e, wpisać się w ten sposób do historii tej imprezy. E, Tadej Pogaczar, e, no bez szału, oczywiście wszyscy wspominają tę czasówkę, kiedy pokonał Primorza Roglicza na Tour de France, no, ale to była jednak zupełnie Inna czasówka. No, Plan do Belfi to jest zupełnie inna bajka niż ta trasa w Wolongong z dwoma krótkimi podjazdami. No ale też myślę, że Słoweńca stać naprawdę na, na dużo i stać go zawsze na sprawienie niespodzianki. Eee, Szwajcarzy. Stefan Bizeger, mistrz Europy, który tam wygrał o sekundę ze swoim e, rodakiem Stefanem Kungiem, o 9 sekund z Ganną, to była trochę trudsza trasa, 24 km. No ale właśnie Stefan Kung, kolejny ze Szwajcarów, e, który to jest pięciokrotny mistrzem swojego kraju. Trzeci na Mistrzostwach Świata w 2020 roku, e, piąty rok temu, drugi na Mistrzostwach Europy. No na pewno Szwajcarzy będą w tej cza czasówce mocni. E, kto jeszcze? No tacy kolarze, jak myślę Bałkiem Olema, Mikel Bierk, Eduardo Affini, Remi Cavania, e, czyli ten hater, i ten hater zwycięzca Tour de Pologne. pamiętamy, z Welty musiał się wycofać, ale to jest e, dwukrotny mistrz. Wielkiej Brytanii. No i czekają Brytyjczycy, mają nadzieję, że pojawi się następca yy, czy, to, czy to Christophera Fruma, czy, czy Gerainta Tomasa, no bo wtedy po raz ostatni liczyli na medale mistrzostwa świata w wiedzie indywidualnej na czas. No i jest oczywiście Maciej Bodnar. Maciej Bodnar, który no, był czwarty na mistrzostwach świata, ale to było dosyć dawno temu, bo to było w 2016 roku w katarze, wtedy też świetna jazda na igrzyskach, a ja będę ciągle żałował tego upadku w Bergen, bo tam Maciek był przygotowany na to, żeby zdobyć medal Mistrzostw Świata. Maciek jak zwykle będzie przygotowany, ale na ile? Sam nie wiem. No te, ten sezon z Saganem w kratkę dosyć. Myślę, że nie miał Maciek dobrych warunków do tego, żeby się przygotować konkretnie pod ten wyścig. No, ale skoro sięgnął po raz ósmy po Mistrzostwo Polski, czyli jest najlepszy i dobrze że w tych mistrzostwach może wystartować, może sprawi nam jakąś niespodziankę. Tak to wygląda. Zapraszam Was do relacji. Relacji oczywiście po nocy, ale na żywo i na antenie Eurosportu i oczywiście także w Eurosporcie Ekstra w playerze. Będziemy te wyścigi komentować z dosyć szerokim składem, bo, bo będzie oczywiście Tomasz Jaroński, będzie Stanisław Brzusko, będzie Dariusz Baranowski. Będzie Karol Dziambor, a więc troszkę nas będzie, Sebastian Szczęsny, troszkę nas będzie do komentowania tych wyścigów, będziemy się w nocy wymieniać i mam nadzieję, że będziecie z nami albo przynajmniej będziecie oglądali z odtworzenia w playerze te zawody. Rozpoczynamy w, w, w nocy z soboty na niedzielę od jazdy indywidualnej. Najpierw elity kobiet, później elity mężczyzn. Zapraszam serdecznie.